Eksperymenty sztuki po nitce do dzieła. Każdy odcinek składa się z dwóch części. W pierwszej części pod tytułem Poznaj w teorii Ania Knapek opowie o historii wybranej techniki. Omawiane eksponaty będą wyświetlane po prawej stronie ekranu. W drugiej części pod tytułem Wypróbuj w praktyce Edyta Bystroń pokaże, jak wykonać pracę omawianą techniką. Eksperymenty sztuki. Poznaj w teorii. Opowieść o tkaninach chciałabym zacząć od księżnej Anny z Sanguszków-Radziwiłłowej, kobiecie interesu, która na początku wieku XVIII zbudowała potęgę finansową swojej rodziny. W swoich licznych dobrach, m.in. w Białej i Nieświeżu, unowocześniała infrastrukturę gospodarstw, a także zakładała liczne manufaktury. Wśród nich były hawciarnie oraz wytwórnie tapiserii, jedne z pierwszych w Polsce. W hawciarniach wykorzystywano często ścinki materiałów z domu księżnej, w tym jej stare suknie. Dostawały one nowe życie pod postacią makat czy też innych tkanin, które wykorzystywała do ozdabiania swoich rezydencji, a także ofiarowywała w prezencie swojej rodzinie czy też przyjaciołom. Po śmierci Anny dobra odziedziczył jej najstarszy syn, Michał Kazimierz Radziwiłł-Rybeńko. To z jego inicjatywy powstała seria 12 tapiserii, tkanin dekorujących wnętrza sal reprezentacyjnych pomieszczeń w jego pałacu w Nieświeżu. Tapiserie, cała seria przedstawia historię rodu Radziwiłłów, najważniejsze jej momenty i zasługi tej rodziny dla historii kraju. Z 12 tapiserii do naszych czasów zachowały się 4, z czego jedna znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Zachowany fragment tapiserii ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie ma ponad 3 metry wysokości i około 4 metrów szerokości, co stanowi mniej więcej połowę pierwotnej szerokości tej tkaniny. Tapiseria przedstawia nadanie tytułu książęcego Mikołajowi VI Radziwiłłowi w 1547 roku. Scena rozgrywa się we wnętrzu na tle architektury bogatej w kolumny, arkady i łuki. Po lewej stronie dzieła, na ustawionym na podwyższeniu tronie, siedzi niemiecki cesarz Karol V. Tron ustawiony jest bokiem do widza, tak iż siedzący na nim monarcha spogląda w prawo. Przed cesarzem przyklęka na jedno kolano Mikołaj VI Radziwiłł. Za nim stoi mężczyzna. W ręku trzyma poduszkę, na której położona jest korona. Świadkami wydarzenia są książęta niemieccy. Siedzą na krzesłach ustawionych na podłodze na prawo od monarszego tronu. Trzy krzesła ustawione są tyłem do widza. Scena obramiona jest bordiurą dekorowaną kwiecistym wzorem. U góry, blisko prawej krawędzi zachowanego fragmentu, został utkany herb Radziwiłłów. Na dole, również blisko prawej krawędzi zachowanego fragmentu tapiserii, znajduje się łacińska inskrypcja informująca nas o tytule prezentowanej sceny. Dlaczego Michał Kazimierz Radziwiłł-Rybeńko zdecydował się na to, aby historia jego rodziny była tkana, a nie malowana? Zapewne było to związane z kosztami samego dzieła, samej tapiserii. Tapiseria była bowiem znacznie droższa od malarstwa olejnego. Świadczyła o bogactwie, o zamożności osoby jej zamawiającej. Proces tworzenia tapiserii rozłożony był na kilka etapów i potrafił trwać nawet kilka lat. Najpierw artysta tworzył tak zwane kartony, czyli po prostu rysował, komponował całą scenę. Mogła to być scena mitologiczna, historyczna czy też biblijna, czasami nawet scena rodzajowa. Autorem kartonów do tapiserii, o której przed chwilą opowiadałam, byli artyści, malarze zatrudnieni na dworze Radziwiłłów. Następnie do pracy przystępowali tkacze, a także bardzo często tkaczki. Przygotowywali krosna. Zaczynali od rozpięcia na nich nici osnowy, nasz szkieletu, można powiedzieć, naszej tkaniny. Następnie trzeba było przygotować nici wątku, czyli te nici, które będą przeplatane przez
osnowę. Przede wszystkim należało je odpowiednio ufarbować na wszystkie odcienie, które będą potrzebne do stworzenia dekoracji naszej, wzoru naszej tkaniny. Wymagało to czasami stworzenia nawet kilkuset odcieni na potrzeby tylko jednej tapiserii. Do tworzenia tapiserii używano nici wełnianych, które jako nici wytrzymałe nadawały sztywności całej tkaninie. Nici jedwabne, również stosowane w tapiseriach, nadawały im połysku i pewnej świetlistości gry światła i cienia. Natomiast nici złote i srebrne, które także w tapiseriach możemy często spotkać, podnosiły po prostu dodatkowo ich koszt. Oczywiście też nadawały blasku, ale dodatkowo świadczyły o zamożności osoby je zamawiającej. Mając przygotowany warsztat, tkacz lub tkaczka przystępowali do pracy. Siadali za tapiserią, siadali z jej tyłu i zaczynali pracę. Oznaczało to, że nie widzieli wzoru, który tworzyli. Było to dodatkowe utrudnienie. I praca, którą teraz wykonywali, mogła trwać nawet kilka lat. Tapiserie rzadko powstawały jako pojedyncze dzieła. Zazwyczaj zamawiano od razu całą serię składającą się na jakąś historię, czy też cykl, na przykład cykl czterech pór roku, czy też przedstawienie czterech żywiołów. Nie wszystkie tapiserie miały tak pokaźne rozmiary jak ta zamawiana przez rodzinę Radziwiłłów. Były tapiserie tkane z myślą o przykrywaniu ław, stołów, parapetów czy też końskich wozów. Widać więc zatem, że poza tą funkcją reprezentacyjną świadczącą o splendorze ich właściciela, tapiserie spełniały funkcję także czysto praktyczną. Również te wiszące na ścianach, ponieważ poza tym, że pięknie je ozdabiały, także dodatkowo ocieplały pomieszczenie, w którym wiszą. Z postacią Michała Kazimierza Radziwiłła-Rybeńko związany jest jeszcze jeden bardzo ważny wyrób tkacki. Mianowicie w połowie wieku XVIII założył on jedną z pierwszych tak dużych persjarni w naszym kraju. Czym była persjarnia? Była to manufaktura, w której wytwarzano pasy kontuszowe. Chyba najbardziej charakterystyczny element stroju polskiego szlachcica o orientalnych korzeniach. Pierwsze pasy, którymi ozdabiali swoje stroje szlachcice, były sprowadzane z Persji, Indii czy też Turcji. Ich piękne, świetliste kolory, ich wspaniałe, niecodzienne ornamenty zachwycały polskich szlachciców, którzy bardzo chętnie się nimi przepasali. No i tak z czasem te orientalne wzory, orientalne motywy zaczęły powstawać także tutaj na miejscu. I właśnie jedną z takich pierwszych dużych persjarni otworzył Michał Kazimierz Radziwiłł-Rybeńko w Słucku. Stąd też często mówi się o pasach kontuszowych jako pasach słuckich. Tak jak jest to synonim tego, niemalże tego wyrobu. Pas kontuszowy, który teraz widzicie, pochodzi właśnie ze słuckiej manufaktury. Ma 35 cm szerokości i jest to typowa szerokość takiego pasa kontuszowego i 325 cm długości. Pasy kontuszowe potrafią mieć nawet do 4,5 metra długości. Wyobraźmy sobie, że układamy pas kontuszowy na długim stole i stajemy przed jego dłuższym bokiem. Teraz przyjrzyjmy mu się uważniej. Jego dekoracja jest symetryczna i typowa dla tego typu wyrobów. Na zakończeniach pasa po prawej i lewej stronie znajdują się tak zwane głowy. Przedstawiono w nich na ciemnym tle stylizowane jasnobeżowe kwiatowe rozety. Środkowa część pasa, tak zwany wciąż, podzielony jest na pionowe, wąskie, prostokątne pola. Pola oddzielone są od siebie wąskim, czarnym szlaczkiem. Pola są dwukolorowe. Górna połówka jest ciemnobeżowa, dolna żółta. Całość pasa otacza tak zwane obrzeżenie, ozdobione wzorem z zielonych i czerwonych kwiatów ukazanych na ciemnym tle. Krótsze krawędzie pasa ozdobione są dodatkowo długimi, luźno zwisającymi frędzlami. Wyobraźmy sobie teraz, że przekładamy pas na drugą stronę.
naszym oczom ukazuje się ta sama dekoracja, tylko w innej kolorystyce. Kwiaty w rozetach na głowach pasa są niebieskie i czerwone na beżowym tle. Pola w środkowej części pasa są w górnej połowie jasno-kremowe, w dolnej czerwone. Oddzielający je szlaczek ma barwę jasno-beżową. Otaczające pas obrzeżenie ozdabia wzór z czerwonych i niebieskich kwiatów na jasno-beżowym tle. Symetryczny układ i zmienna kolorystyka dekoracji nie są przypadkowe. Przed założeniem pasy kontuszowe były składane na pół wzdłuż. I w zależności od tego, jak zostały złożone, ta wersja kolorystyczna znajdowała się na wierzchu. Pas, o którym przed chwilą Wam opowiedziałam, można złożyć na cztery różne sposoby, stąd też nazywany jest pasem czterostronnym. Mam takie ubranie cztery w jednym. Ten efekt czterostronności tkaniny osiągano tkając ją w odpowiedni sposób. Przyglądając się wielu pasom kontuszowym, można odnieść wrażenie, że dekoracja, te wszystkie piękne kwiatowe ornamenty są na nich haftowane. Nie dajcie się jednak zwieść, to nie haft, to wszystko jest utkane. Szczyt popularności pasów kontuszowych przypada na wiek XVIII, wtedy persjarni w Polsce działa bardzo, bardzo wiele. Każdy szlachcic chce taki pas mieć i pas kontuszowy staje się niemal synonimem Rzeczpospolitej obojga narodów. Kiedy przychodzą zabory, w zaborze rosyjskim na przykład zostaje zakazane noszenie pasa kontuszowego. Dlatego w wieku XIX wiele z tych pięknych pasów leży gdzieś w zapomnieniu na strychach, zupełnie bezużyteczne. Zaczęto ofiarowywać je w związku z tym zakonom, klasztorom, kościołom, gdzie otrzymywały swoje drugie życie. Bardzo często przerabiano je na szaty liturgiczne, na przykład ornaty. Przerabianie pasów kontuszowych na szaty liturgiczne stało się szczególnie popularne po upadku powstania styczniowego, kiedy procedura ta zyskała dodatkowy symboliczny wymiar. Widok paramentów, czyli właśnie szat liturgicznych podczas mszy, miał wywoływać w Polakach takie patriotyczne uczucia i podnosić ich na duchu. Motyw pasa kontuszowego zresztą powraca co i rusz w twórczości artystów różnych epok. Jednym z takich przykładów jest tkanina Orły Olimpijskie autorstwa Lucjana Kintopfa, która w swoim układzie powtarza układ typowego pasa kontuszowego. W miejscu głów Lucjan Kintopf umieścił sylwetki orłów. Ciała ptaków są zgeometryzowane i naśladują kształt zygzaka, motywu typowego dla stylu Art Deco. We wciążu projektu Kintopfa biegną ukośne linie. Orlęta zostały utkane z lnu z wykorzystaniem nici w odcieniu miodowego brązu, co nadaje całości takiego złotawego połysku. Tkanina Lucjana Kintopfa ma 3,5 metra długości, czyli podobnie jak pasy kontuszowe, natomiast jest od nich dwa razy szersza, bo ma aż 80 cm szerokości. Była tkaniną przeznaczoną do dekorowania ściany. W przeciwieństwie jednak do pasów kontuszowych, orlęta olimpijskie nie zostały utkane ręcznie. Do ich powstania przyczyniły się krosna żakardowe. Co to znaczy? Na początku wieku XIX Joseph Marie Jacquard wynalazł mechanizm perforowanych kart, które sterowały przesunięciami nici osnowy tego szkieletu tkaniny, co znacznie przyspieszyło proces samego powstawania materiału. Dzięki temu można było tworzyć bardziej skomplikowane wzory o większych formatach, znacznie taniej niż dotychczas. Jednak dekoracyjność materiału nie wynika wyłącznie ze sposobu, w jaki on został utkany. Można tworzyć przecież dekoracje wspaniałe, piękne na tkaninach już istniejących. Tutaj przykładem może być chociaż haftowanie. Natomiast ja chciałabym skupić się dzisiaj na innej technice zdobienia gotowych już materiałów, mianowicie na batiku, którą to techniką została ozdobiona poszewka, którą właśnie
widzicie. Jest to bawełniana, ciemnozielona, prostokątna poszewka ozdobiona motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Na środku poszewki znajduje się gałązka roślinna z jasno-beżowymi i zielonkawymi drobnymi liśćmi i dużymi niebiesko-beżowymi kwiatami. Na gałązce stoi ptak, być może jest to paw. Zwierzę stoi zwrócone w prawo, profilem do nas. Przedstawienie to obramowane jest szeroką wicią roślinną, utrzymaną w tonacjach błękitu i jasnego beżu. Z drugiej strony poszewkę ozdabia ornament roślinny. Piękne, fantazyjne kwiaty wyrastają z gałązek pokrytych liśćmi o różnych kształtach. Dekoracja utrzymana jest w odcieniach błękitu i jasnego beżu. Miękkość kształtów i subtelność odcieni przywodzi na myśl dzieło malarskie. Jest w tym sporo prawdy, ponieważ batik jest techniką malarską. Co jest potrzebne do stworzenia batiku? Potrzebny jest rozgrzany, ciekły wosk, metalowe pióro, do którego będziemy ten wosk nalewali i jakiś wiadro czy też pojemnik z rozrobionym w wodzie barwnikiem. Na początek do naszej metalowej stalówki nalewamy rozgrzanego wosku i malujemy nim dekoracje na naszej tkaninie. Kiedy wzór jest gotowy, czy też jakiś jego fragment jest gotowy, zanurzamy tkaninę w farbie i trzymamy chwilę, wyciągamy i co otrzymujemy? Otrzymujemy tkaninę, która zafarbowała we wszystkich miejscach, które nie były pokryte woskiem. Jeżeli chcemy jakoś jeszcze dodać kolejny motyw, czy zmienić jeszcze kolorystykę, dodać kolejną barwę, możemy to jak najbardziej zrobić. Ten proces pisania woskiem, malowania woskiem po tkaninie i farbowania jej możemy powtarzać na jednym materiale w nieskończoność niemalże, aż do momentu uzyskania efektu, na którym nam zależało. Batik był techniką, którą zdobiono tkaninę w bardzo wielu różnych miejscach na świecie. Jednak mistrzostwo w tej dziedzinie osiągnęli mieszkańcy Jawy. Wykonane na Jawie wzorzyste, piękne tkaniny mogły oglądać w krakowskim Muzeum Techniczno-Przemysłowym kobiety uczęszczające do pracowni batikarskiej działającej w ramach tzw. warsztatów krakowskich. Warsztaty krakowskie były bardzo ciekawym przedsięwzięciem, inicjatywą, która miała na celu połączenie środowiska artystów kształcących się w akademii, czy też takich, którzy odebrali to kształcenie akademickie, z rzemieślnikami, także z twórcami ludowymi. Chodziło o to, że aby te trzy różne środowiska wymieniały między sobą myśli, poglądy, ale też te umiejętności czysto praktyczne, żeby artyści kształceni w murach akademii poznawali nieco rzemiosła ludowego w praktyce, a z kolei, żeby rzemieślnicy, ci twórcy ludowi lub też ludzie nie mający żadnego wykształcenia w dziedzinach sztuk plastycznych, troszeczkę uczyli się zasad kompozycji, zasad dobierania koloru. Chodziło o to, żeby artyści, rzemieślnicy, twórcy ludowi wymieniali się wiedzą. Pracownia batikarska, która działała w ramach warsztatów krakowskich, miała jeszcze jeden cel. Pracowały w niej, czy też kształciły się dziewczęta z ubogich domów krakowskich, czy też z podkrakowskich wsi. Chodziło o to, aby zdobyły zawód, żeby zdobyły wykształcenie, które pomoże im utrzymać się w dorosłym życiu. Mówiąc o tkaninach, nie możemy zapomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym wątku. Chadzając się po muzealnych salach, na pewno nieraz czytając tabliczki zwróciliście uwagę na tę formułkę olej na płótnie. Płótno to od kilku stuleci jedno z podstawowych podłoży malarskich. Płótna są znacznie lżejsze od drewna, można je dowolnie przycinać, kształtować, wycinać, doszywać w zależności od aktualnych potrzeb malarza czy właściciela dzieła. Już przez 600 lat najwybitniejsze dzieła sztuki powstają właśnie na tkaninie. Eksperymenty sztuki. Wypróbuj w praktyce. Dzisiaj zaprezentuję technikę batiku. Jest to technika, dzięki której wykonamy pracę dekoracyjną, która będzie funkcjonowała jak obraz. Do wykonania pracy wykorzystamy płynny wosk. Będziemy malować na tkaninie. Potrzebne będą nam pędzle naturalne. Możemy wykorzystywać również chantingi,
czyli lejki do wosku. Podłoże, czyli tkanina naturalna. My użyjemy bawełnę. Ponieważ będziemy pracować z rozpuszczonym i rozgrzanym woskiem, musimy zachować pewne zasady bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie można nigdy zostawiać pędzla w naczyniu. Nie zostawiamy również garnka na rozgrzanej kuchence. Czyli zdejmujemy z kuchenki garnek, gdy wosk już osiągnie odpowiednią temperaturę. Dlatego, że bardzo rozgrzany wosk jest łatwopalny i może dojść po prostu do podpalenia. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, nie należy nigdy tego wosku polewać wodą. Należy go przykryć na przykład metalową pokrywą, żeby odciąć dostęp tlenu. Wtedy taki pożar jesteśmy w stanie opanować. Ważne jest to, żeby gdy malujemy woskiem już rozpuszczonym, nasze narzędzia muszą być zupełnie suche, czyli nie może tam się dostać w ogóle woda. Jeżeli woda się dostanie do wosku rozgrzanego, wtedy pryska i jest to niebezpieczne. Stanowisko pracy zabezpieczamy papierem, gazetami. Ważne jest, żebyśmy mieli strój roboczy, ponieważ będziemy pracować z barwnikami do tkanin. Jeżeli się zachlapiemy, z ubrania już się nie spiera. Będziemy farbować na zimno. Ważne, żeby barwniki przygotować wcześniej, żeby nie były gorące. Przygotowujemy je poprzez zalanie barwnika wrzącą wodą z dodatkiem soli. Tyle samo barwnika, ile soli. Na litr wody wystarczy pół łyżeczki barwnika, jeżeli chcemy uzyskać bardzo intensywny kolor. W batiku ważne jest to, żeby zaplanować kolejność kolorystyczną. Ponieważ będziemy malować woskiem, miejsca, które zamalujemy woskiem, zaimpregnują nam tkaninę i tam, gdzie nie będzie wosku, tam tkanina zafarbuje na dany kolor wybrany. Także zaczynamy od koloru białego, ponieważ taka jest nasza tkanina. Podczas malowania woskiem ważne jest to, żebyśmy wykonywali takie krótkie pociągnięcia i czerpiemy ponownie garnuszka. To jest zupełnie inna technika niż malowanie farbami, ponieważ wosk nam się nie będzie rozprowadzał, nie da się go już tak rozmazywać. I kluczowe jest to, żeby wosk nam przeszedł na drugą stronę tkaniny. To znaczy, żeby cała tkanina była wysycona woskiem, ponieważ tutaj już nam nie podejdzie barwnik. Jeżeli się okaże, że wosk nie przechodzi na drugą stronę, to znaczy, że jest jeszcze za słabo rozgrzany i musimy go troszkę jeszcze podgrzać. W batiku ważne jest też to, że na naszym obrazie nie mogą wystąpić dwie barwy podstawowe obok siebie i musimy pracować tak, żeby sobie zaplanować obraz w ten sposób, że najjaśniejsze kolory na początek, a na końcu najciemniejsze. Czyli jeżeli chcemy czerń, to ona będzie na samym końcu i w ten sposób planujemy naszą pracę. Trzeba troszkę odwrócić myślenie w batiku. Ważne jest to, że jak wosk tężeje, to przyklejać będzie się nam do podłoża. Można robić batik na ramię albo trzymać sobie tkaninę w powietrzu, wtedy tego unikniemy. Natomiast gdy odrywamy, gdy już się przyklei, to musimy go też tak z wyczuciem odklejać, żeby nie rozciągnąć tkaniny, a najlepiej, gdy wosk jest jeszcze ciepły, gdy jeszcze nie stężał, to troszkę sobie go tak ruszamy tkaninę, żeby jej nie zniekształcić. Gdy mamy już pierwszą warstwę wosku, to zanurzamy ją w barwniku. Można użyć rękawiczek, żeby zabezpieczyć dłonie. Ważne jest to, że barwniki też mają
one różnie działają, czyli niektóre będą, mogą być bardziej intensywne, niektóre mniej farbować. I tak, ja na początek wrzucam tkaninę do żółtego barwnika i wtedy uzyskamy tak białe napisy, żółty podkład. Ważne jest to, gdy będziemy odciskać, to wtedy możemy uzyskać efekty spękań, jeżeli mocno zagnieciemy te zamalowane miejsca. Po prostu tam, gdzie był wosk, powstaną przerwy, mini przerwy i tam się stworzą takie żyłki, ponieważ kolejne barwniki będą tam nam podciekały. Proces powstawania takiej pracy batikowej jest rozłożony w czasie. Musimy sobie to zaplanować, ponieważ teraz praca jest mokra i musimy ją zostawić do wyschnięcia. Dopiero jak praca będzie sucha, wtedy będziemy mogli znowu malować woskiem. Dlatego często też twórcy batikowi tworzą wiele prac równocześnie, tak żeby za każdym razem móc coś dorobić do danej pracy. Nasza praca już jest sucha i możemy nakładać drugą warstwę. Czyli teraz to, co namaluję, będzie miało żółty kolor, a my wrócimy to do czerwonego barwnika, stworzy się pomarańczowy kolor. Ponieważ batik polega też na tym, że kolory się mieszają. Czyli jeżeli teraz bym wrzuciła do niebieskiego barwnika, uzyskałabym zielony kolor. Do suszenia takiego batiku możemy też wykorzystać suszarkę z chłodnym powietrzem albo po prostu wystawić pracę na słońce. Jeżeli chcemy przyspieszyć ten proces, możemy jeszcze po wyciągnięciu z kuwety odcisnąć pracę w gazecie. Zanurzamy pracę w czerwonym. I zobaczcie, nasza praca już jest sucha. Co jest widoczne? To, że gdy kolory wysychają, kolory nie są już takie nasycone. To jest charakterystyczne, ale na sam koniec jeszcze całą pracę pokryjemy woskiem i wtedy kolory na nowo się wysycą. Ponieważ wcześniej farbowaliśmy na pomarańczowy, to teraz po wrzuceniu do błękitu mamy taki ciemno-zielono-brązowy kolor. To już jest najciemniejszy kolor w naszej pracy. Oczywiście jeszcze można by było coś domalować do naszej pracy i zanurzyć to na przykład w czerwie. Praca jest gotowa już prawie. Na sam koniec zostaje nam doopracowanie batiku. Pokrywamy całą pracę woskiem, ponieważ nasza praca będzie funkcjonowała jako obraz i ten wosk zostanie w tkaninie. Żeby nie było żadnych śladów tłustych ani plamek, na sam koniec użyjemy żelazka i papieru, który wchłonie nadmiar wosku. Praca będzie gotowa. Możemy wykorzystać stare papiery pakowe, bibułę. Nie polecam korzystania gazet, ponieważ mogą się na naszej pracy odbić na druki. Poza tym pod wpływem temperatury mogą też się wytworzyć szkodliwe opary. Także najlepsze są takie jasne papiery. Do wyprasowywania można użyć starego żelazka albo po prostu po całym procesie żelazko dokładnie oczyścić. Możemy poprasować trochę na jakiejś tkaninie albo jeszcze trochę poprasować papier inny, czysty, żeby dokładnie oczyścić powierzchnię żelazka. Praca powinna być wyprasowana w taki sposób,
że jeżeli sobie ją obejrzymy, na przykład pod światło, nie zobaczymy ani nie wyczujemy żadnych zgrubień. Powinna być jednolicie gładko wyprasowana. Nasza praca jest już gotowa. Możemy ją eksponować pod światło, ponieważ batik działa trochę jak witraż. Możemy ją oprawić. Ważne, żeby batiku nie zaginać, lepiej go rolować, jeżeli chcemy go gdzieś przenieść. Zachęcam również do eksperymentowania z batikiem, do zabawy, bo to technika, która daje sporo frajdy. Eksperymenty sztuki. Pomysł serii Milena Bayer, Anna Knapek, Karolina Kudłacik. Koordynacja Katarzyna Drzewiecka. Oprawa graficzna Edyta Bystroń. Montaż Michał Dzierżak. Tłumacz PJM Tomasz Smakowski. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerzy: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wawerskie Centrum Kultury.